Siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku na Dziale Męskim. Ja nazywam się Dariusz Białowąs, a to jest kanał Dział Męski. Zapraszam również tam bloga www.działmęski.pl, bo tam jest główna moja działalność. YouTube dopiero powstaje, powstają kolejne odcinki, także zapraszam Was tu i tu. Jeżeli nie subskrybujecie, zróbcie to teraz, odwiedźcie moją stronę, wpadajcie też na Instagram. I co? I zapraszam Was na kolejny odcinek o butach. Dzisiejszym bohaterem odcinka będą Yeezy 350 V2, a dokładnie model Ashstone. Kolorystyka to jest pierwsza odsłona w 2021 roku 350 V2. Także co, zapraszam Was na unboxing. Drop jest na przykład w sobotę, zazwyczaj jest w sobotę bądź w piątek. We wtorek buty są już u Was, także naprawdę bardzo szybko to działa. Dużo szybciej niż zwykłe zamówienie od Adidasa. Oczywiście fajnie, bo pakują tu dwa pudełka. Aczkolwiek na pewno jeżeli oglądaliście wcześniejszy odcinek z Ivy Parkiem, z butami, super slickami, no to niestety niby wysłali je w dwóch pudełkach, ale pudełko było uszkodzone. Tutaj już jest inaczej. To wrzucamy, potrzebne. Klasyczne pudełko, nic tutaj się za bardzo nie zmieniło. Tutaj macie tą kolorystykę, aż 100. Cena klasyczna tych butów to 899 zł. No i co tu dużo dodam, skoro już wspominam o cenie. No niestety, nie zarobicie na tych butach w resellu. Z jednej strony jest to fajna rzecz, bo możecie te buty bardzo łatwo złapać w cenie retailowej, czyli w tej $220 bądź 899 zł przeliczając na polskie, na polską cenę. Niektórzy tak jakby cieszą się z tego, że 350 po prostu można dostać w dobrej cenie. Resellerzy na pewno się z tego nie cieszą. No. Czyli pudełko, nic się nie zmieniło. Mój rozmiar 44 2/3. Wyjmiemy sobie oba buty. Tak wyglądają te buty. Netka. W środku włożony papierek oczywiście, żeby się nie niszczyło, nie deformowały podczas transportu. Trzy paski klasyczne na zapiętku, buścik na podeszwie, kolorystyka jest taki ciemny brąz z pomarańczą, trochę szarości i taki odcień szarej zieleni tych sznurówek. To wszystko będzie zależało od tego, ta kolorystyka tak naprawdę w jakim świetle je zestawicie, ale naprawdę są trzy kolory, bo tutaj jest jeden. Szef jest taki już zielony, tu jest jasny szary, można powiedzieć z tym takim szaro-zielonym niby kaki, chociaż ostatnio Mr. Vintage mówił, że kaki to jest wyłącznie taki sprany beż, no ale to jest można powiedzieć taki żołnierski kaki, czyli taka zieleń bardziej wpadająca. Tu macie już szarość z bielą, tu leci pomarańczowy taki jakby służ. No i co? I jest to wszystko na brązowej, takiej szaro-brązowej podeszwie. Rzeczywiście kolorystyka przypomina na pewno zakurzony kamień, jak sama nazwa wskazuje.
Czy warto je kupić? 350 na pewno są już mega nasycone. Klienci są już mega nasyceni tym modelem. Stąd kolejne kolorystyki nie są jakoś mocno rozchwytywane i dlatego też można te buty kupić w retailu, w cenie retailowej. Czy warto je kupić? Moim zdaniem jedna z ciekawszych kolorystyk, które ostatnio wystąpiły. Także jak najbardziej polecam ten model. Myślę, że prawdziwi sneakerheadzi, którzy mają zamiar bądź chcą je zdobyć, jeżeli ich nie zdobyli, to powinni je mieć w swoim zestawie. Na pewno wygrywają moim zdaniem na przykład z ostatnią kolorystyką Fade, ale tak jakby o gustach się nie dyskutuje. Każdy ma swoją jakąś opinię. Ja Wam jak najbardziej polecam ten model. U mnie na pewno zostaje i zresztą nawet nie opłaca się ich sprzedawać, tak? Nie opłaca się brać ich na resell. Jeżeli chcecie kupić jakieś buty, żeby je odsprzedać z zarobkiem, nie stawiajcie na te buty, bo na nich na pewno nie zarobicie. Jeżeli chcecie mieć fajne buty do stylizacji letnich czy wiosennych, jak najbardziej Wam je polecam. Ta kolorystyka naprawdę siądzie, zobaczycie denimy, czy białe, shorty jakieś, czy spodnie, czy szare. Naprawdę będą fajnie wyglądały. Do tego dorzucicie pomarańczowy t-shirt bądź różowy, bo to też ten odcień naprawdę szary z różem. Siedzi sztos, także polecam Wam. Także dzięki bardzo, że byliście ze mną dzisiaj w kolejnym odcinku. Zapraszam Was do odwiedzania mojej strony www.działmęski.pl. Wpadajcie też na Instagram, na Instastories. Tam dzieje się na pewno najwięcej. No i co? Miłego tygodnia. Trzymajcie się. Pozdrawiam.